A rozmawiał nasz reporter Tomasz Grzelewski w naszym studiu, w raporcie kolejni goście, Max Kraczkowski, Prawo i Sprawiedliwość, Cezary Tomczyk, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam panowie. W naszej SMS-owej sądzie, przypomnę, pytamy dzisiaj państwa o to, czy prezydent Barack Obama powinien spotkać się z rodzinami ofiar katastrofy smoleńskiej. Podobno takie są plany. Panowie, czemu miałoby służyć takie spotkanie, panie pośle? Ważne, żeby miał czas na spotkanie z rodzinami ofiar pan premier Tusk, minister spraw wewnętrznych i administracji, prokurator generalny czy minister sprawiedliwości. Spotkanie z panem prezydentem Obamą możemy traktować w kategoriach tylko wymiany jakichś podstawowych informacji na szczeblu zresztą wielkiej ogólności. Ważne jest to, żeby ten czynnik krajowy, rządowy miał czas na kontakt w ważnych sprawach po prostu z obywatelami. Panie pośle, ale powinien się spotkać prezydent czy nie, pana zdaniem? To jest kwestia tego, czy tego życzą sobie rodziny ofiar, czy nie. Jest wiele tematów, takich jak chociażby Global Positioning System, informacje GPS, których z tego co wiem do tej pory nie przekazano, czy nie w pełni przekazano. Natomiast najważniejsza jest tutaj pola polskiego rządu i polskich władz. Tutaj trudno się odwoływać do prezydenta Obamy. No przecież mamy swojego prezydenta, swojego premiera w Polsce, swoich ministrów. To oni powinni być skuteczni. Panie pośle? Wizyta prezydenta Obamy w ogóle oparta jest na pewnych symbolach. Symbolem jest oczywiście wizyta w tej części Europy, mimo że prezydencja jest w tej chwili w Budapeszcie. I symbolem mogło być też spotkanie z rodzinami ofiar, ale tylko w takim kontekście należy to traktować i tu się jakby muszę zgodzić z moim kolegą. Jeżeli taka wola jest ze strony rodzin tych, którzy zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem, to nie ma, ja nie widzę w związku z tym żadnej kontrowersji i problemu. Prawdopodobnie prezydent Obama też będzie chciał w jakiś sposób oddać cześć tym, którzy zginęli w tej katastrofie, jak również prezydentowi Kaczyńskiemu. Zastanawiam się, co to symbolizuje, że Michelle Obama, małżonka Baracka Obamy, pakuje się i wraca do kraju i do Polski przylatywać nie zamierza. Już pojawiły się złośliwe komentarze o tym, że to w związku z tymi wypowiedziami naszego prezydenta Bronisława Komorowskiego, który za oceanem rzucił żartem, który być może pani prezydentowej nie przypadł do gustu, panowie. To ujma, że pierwsza dama mówi, do Polski nie przyjeżdżam? Nie, wizyty są różne. Ja rozumiem, że pierwsza dama zrobiła już swego rodzaju tour po Europie i ona, no rozumiem, że też ma swój kalendarz i swoje sprawy w Stanach Zjednoczonych, ale najważniejszym dla nas jest oczywiście przyjazd prezydenta Obamy i to jest jedyna taka wizyta w ciągu ostatnich lat w tej części Europy i jakby pod tym względem jest również ten symbol i też status tej wizyty. Panie pośle, obawia się pan kolejnych gaf? Obawiam się, no one pewnie będą miały miejsce. Z tego co wiem, to główna polityka prowadzona obecnie wobec osób, które na te gafy wskazują, to polityka zamykania serwerów czy ograniczania swobody internautów. Czy to droga dobra? Moim zdaniem bardzo zła. Trzeba oddzielić satyrę od łamania prawa, od naruszania dóbr osobistych czy wizerunku głowy państwa. Natomiast wracając do tematu prezydenta Stanów Zjednoczonych, jego małżonki, uważam, że ta gafa prezydenta Komorowskiego mogła mieć ta konkretna ze Stanów Zjednoczonych wpływ, bo zwykle małżonka prezydenta Obamy jest jego towarzyszką we wszystkich ważnych podróżach międzynarodowych. Stąd spore grono komentatorów zwróciło uwagę na to, że po wybiórczym potraktowaniu części wizyt w Europie decyduje się na powrót do domu, do Stanów Zjednoczonych. To jest trochę tak, że przyganiał kocioł gankowi, bo wszyscy pamiętamy bezdomnego, który przez kilka miesięcy był ścigany przez policję za to, że w sposób też w jakimś sensie satyryczny potraktował w podziemiach dworca centralnego Lecha Kaczyńskiego. Znaczy ja myślę, że tutaj są dwie inne kwestie, bo jedną kwestią jest ubliżanie osobie prezydenta, wyzywanie, używanie słów wulgarnych i to jeszcze przy funkcjonariuszach policji, a zupełnie inną kwestią wrzucanie na internet informacji o tym, że prezydent pisze słowo ból z błędem ortograficznym i kilka innych albo jeszcze błędów. Prezes Kaczyński obiad przez te... To są panowie, ja myślę, tak, zostawmy to. Są dużo poważniejsze zarzuty, które padają ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Właściwie byłego szefa CBA, człowieka związanego z PiS-em, Mariusz Kamiński w wywiadzie zarzuca Platformie Obywatelskiej związki z mafią pruszkowską, pranie brudnych pieniędzy. Coś nadzwyczaj dwuznacznego i brzydkiego w tym jest w tym, że Kamiński uznał, iż w tej chwili chce się podzielić tymi sensacjami z opinią publiczną. To komentarz premiera Donalda Tuska. To kampania wyborcza na haki? Nie, w żadnym wypadku nie. Pan Kamiński o tym mówił wiele miesięcy temu, że jest kilka spraw do tej pory, które nie... Ale teraz nie udziela wywiadu i mówi o tym. Udziela, ale mówił o tym również kilka miesięcy temu, że czeka wciąż na to, kiedy zostaną podjęte wątki podejmowane przez CBA za jego czasów. Ja tutaj u państwa w telewizji z jednym posłem z Platformy rozmawiałem o aferze hazardowej i padł następujący tekst.
Panie pośle, czego pan chce? Przecież dwie główne osoby z afery hazardowej straciły swoje stanowiska, czyli Chlebowski i Kamiński. No w ten sposób nie można postrzegać państwa, że traci pracę policjant, szef CBA, no i osoba, która jest uwikłana w aferę hazardową XY czy Z, czy Chlebowski, czy jakaś tam inna osoba. Do dzisiaj ta sprawa nie jest rozwikłana. Mówimy o odpowiedzialności urzędniczej za wydane złe decyzje, a nie mówimy o tym, że minister Drzewiecki, minister rządu Donalda Tuska podpisał się pod dokumentem, który nie wiadomo kto stworzył w czerwcu, kto przedstawił do podpisu, na jakich przesłankach rezygnował z dopłat. No ja bym jednak zatrzymała się przy tych kontaktach z mafią pruszkowską. Poznamy prawdę w tej sprawie, panie pośle? Że ja w żadnych kontaktach nie wiem, ale ja jednoznacznie to, co jednoznacznie rolę Mariusza Kamińskiego, jaką odgrywa teraz, odbieram jako rolę funkcjonariusza partyjnego Prawa i Sprawiedliwości, a jego rolę wcześniej w CBA można widzieć w jeszcze innym świetle, jako taką rolę podwójnego agenta, bo z jednej strony służył Polsce i organizacji, którą reprezentował, z drugiej strony widać, że zbierał kwity na swoich politycznych przeciwników, co teraz wykorzystuje, ale już w kampanii wyborczej. Nie, no taka była rola szefa CBA, żeby patrzeć na ręce osobom, które potencjalnie mogą być nieuczciwe. A po aferze byłej posłanki państwa, pani poseł Sawickiej, która mówiła o kręceniu lodów przy prywatyzacji szpitali, patrzenie na wasze ręce było uzasadnione. Więcej, premier Donald Tusk mówił o tym, że nie zmieni szefa CBA, bo chce, żeby jego ekipa była pilnowana właśnie przez osoby z opozycji. Tak, dzisiaj ale się o tym zapomina. Poległy premierowi zostawia pułapkę na własnego premiera w sposób taki, jak zrobił to Mariusz Kamiński, a potem okazuje się, że był wcześniej w PiS-ie, później w PiS-ie i pewnie nic się nie zmieni, pewnie będzie startował z list PiS-u do parlamentu, no to okazuje się, że jednak to ja jednak wszystko, spokojnie bym chciał, czym było CBA za rządów Prawa i Sprawiedliwości, to jedna wielka fasada. Chciałbym, żeby jednak CBA funkcjonowało, bo z tego, co widać i słychać, jest potrzebne z prostej przyczyny. Patrząc na to, jak szef Komisji Hazardowej, poseł Platformy Obywatelskiej dzisiaj będzie awansowany na wiceszefa NIK-u, to wiemy o tym, że ciepłe posady zawsze znajdą ci, którzy będą trzymali rękę na pulsie, żeby opinia publiczna nie do końca poznała prawdę. Ale zapomniał pan, że prezes Sekuła był prezesem NIK-u przez 6 lat. Panowie, musimy kończyć. Maciej Kraczkowski, Prawo i Sprawiedliwość, Zaretam Czuk, Platforma Obywatelska. Dziękuję panowie za ten szybki komentarz w raporcie.